Tarnobrzescy radni uchwalili budżet na 2024 rok. 404 584 045 zł to dochody. Z kolei wydatki zaplanowano w wysokości 419 059 832 zł. Oznacza to, że po raz kolejny miejski budżet będzie mieć deficyt. Tym razem sięgający 14 475 786 zł. Prezydent Dariusz Bożek na tegoroczny budżet po raz pierwszy od kilku lat zapatruje się z optymizmem. Uważam, że ten budżet akurat, który dzisiaj mamy, jest budżetem do realizowania. Do zrealizowania to jest budżet na miarę naszych możliwości, naszych potrzeb i mam nadzieję, że radni podejdą do tego jako do budżetu przede wszystkim inwestycyjnego, bo to jest 79 milionów. Krótko mówiąc, biorąc pod uwagę, że 419 milionów to są w sumie wydatki, to jest to, myślę, bardzo, bardzo przyzwoita kwota na inwestycje w Tarnobrzegu. A wśród nich znajduje się choćby modernizacja 15 dróg w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu. Plus do tego dochodzą wydatki związane z między innymi zabytkami, na które udało nam się pozyskać także kwoty dofinansowania. Także działania nadal nad naszym jeziorem. To myślę, że jest kolejny element, na który musimy zwrócić uwagę. Farma fotowoltaiczna, wymiana tych nieenergooszczędnych lamp na energooszczędne, na LED-owe. Jest naprawdę bardzo wiele zadań, które przed nami. Tegoroczny budżet został zaakceptowany przez 11 radnych. Będę głosował za. Tak samo ten budżet, jak i minione budżety, to budżet przede wszystkim zrównoważony. To budżet, w którym dobrze są moim zdaniem i dlatego będę głosował za określone wydatki, zabezpieczone środki, jak również przekazane środki zabezpieczone na potrzebne inwestycje w naszym mieście. Innego zdania było 6 radnych. Wśród nich Anna Pekar, która postanowiła zagłosować przeciwko, ze względu na nieodpowiednio wydawane jej zdaniem środki na inwestycje, a także rosnące zadłużenie miasta. Pan prezydent Dariusz Bożek deklarował na początku swojej prezydentury, że będzie po prostu schodził z zadłużenia miasta. Co się teraz dzieje? Startowaliśmy ze 114 milionów zadłużenia, teraz mamy już 141. I w momencie, kiedy żeby przestać zadłużać miasto, musielibyśmy zupełnie na kilka lat dobrych stanąć z jakąkolwiek inwestycją, tak? Przypomnę jeszcze, że budżety obywatelskie też są z kolejnych pożyczek. Także, szanowni państwo, nie. Dzisiaj mówię absolutnie nie i będę głosowała przeciwko. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Stałe Rady Miasta.